Na tablicy ogłoszeń pod hasłem lokale przeczytałem przedwczoraj ogłoszenie ciekawe. Na tablicy ogłoszeń fioletowym flamastrań ktoś to wybazgrał słów kilka, dziwna była ich treść. Niebo do wynajęcia. Niebo z widokiem na raj. Tam, gdzie spokój jest święty, no bo święci są pańscy. Szklanką ciepłej herbaty poczęstuje cię Pan. Myślałem, to świetnie, takie niebo na ziemi. Grzechów nikt nie przelicza, nikt nie szpera w szufladzie. Pomyślałem, to świetnie i spojrzałem na adres, lecz też rozmył litery i już nie wiem, gdzie jest niebo. Spokój jest święty, no bo święci są pańscy. Szklanką ciepłej herbaty poczęstuje cię Pan. Gdy wróciłem do domu, gdzie się błękit z betonem splata w babel wysoki, sięgający do chmur, zaparzyłem herbatę w swym pokoju nad światem. Myśląc, nic nie straciłem, pewnie tak jest i tam, w niebie, do wynajęcia. W niebie, z widokiem na raj. Tam, gdzie spokój jest święty, no bo święci są pańscy. Życie bez. Kawa bez cukru, kola bez kofeiny, dieta bez glutenu, ludzie bez miłości, praca bez pasji, poranna twarz bez makijażu. Tylko co na to wszystko pachnący majowy bez za oknem. Skoro wiosna, to ja o przedwiośniu. Rozkocham cię wiosną swych oczu, owładnę smykany mych włosów. Zniewolę cię tialą gitary, roztańczę słowikajami. Zakuję cię bluszczu pnączami, otulę leszczyny baziami, obmyję rosą na rzęsach, odurzę kwiatkami na rękach. I rzucę cię w dywan łąki, jak zwierz, obnażę twe wdzięki. Wbije się kłami w twą szyję i wrzącej krwi się napije. Potem w amoku jak bestia rozkoszy odnajdę miejsca, czy dasz mi znak na wszystko? A piorun rozpali ognisko. Byliśmy w Odessie, teraz o Wenecji. Jak Wenecja? Autorem jest Zenon Dytko. Chciałbym być jak Wenecja, miasto iluzoryczne, które nie da się ogarnąć, odkryć i zrozumieć. Chciałbym być tajemnicą i człowiekiem, ale nie takim, którego prawdziwe oblicze zostaje za krzywym zwierciadle wody i nie jak miasto niknące we mgle. Marzenia senne po przebudzeniu. Wiersz młodego człowieka z 2015 roku. Mikołaj, podpisany nawet nazwiskiem, Jordan. Tytuł Brud.
Powietrze zgęstniało. Nie da się oddychać. Wszyscy się duszą. Duszę się sam. I tak nikt nie słyszy, bo okna zamknięte i brudne. Oczy zamknięte. Końca początek i fajerwerki i hymn na pożegnanie i buziak w policzek. A ja się duszę. A ja jeszcze umrę. A oczy i tak będą zamknięte. A okna brudne. Pani Teresa Jagiełło, tobie. Pamiętam, jakby to było wczoraj. Poczułam się dorosła. Pobiegłam do marzeń. Choć smutna, pozwoliłaś odejść. Łzy szczęścia przeplatały się ze smutkiem. Wzruszenie dławiło, zagubiona w labiryncie szukałam właściwej ścieżki. Nadzieje znikały we mgle. Czas nie chciał się cofnąć ani zatrzymać. Stąpałam wolno po oszronionych kamieniach, nim słońce znów ogrzało tęsknotę. Dotyk ciepła był jak twoje dłonie. Teraz już wiem, co mówiłaś, mamo. Zagięta perspektywa i drzwi uchylone podrzucają zaskakujące historie. Może dobre. Za nimi nowe, szczerzy się bukietem obietnic. Otwierasz szampana i drzwi, ale nie dotykaj klamek, mogą oparzyć. Powietrze gęste od emocji, a trzeba oddychać. Kurtyna idzie w górę. Oklaski, toasty, czekoladki. Należy wzlecieć, sięgać, gdzie nikt nie sięga. Czy aby na pewno. I nazajutrz bez nas. Poranek spodziewany jest chłodny i mglisty. Od zachodu zaczną przemieszczać się deszczowe chmury. Widoczność będzie słaba, szosy śliskie. Stopniowo w ciągu dnia, pod wpływem klina wyżowego od północy, możliwe już lokalne przejaśnienia. Jednak przy wietrze silnym i zmiennym w porywach mogą wystąpić burze. W nocy rozpogodzenie prawie w całym kraju, tylko na południowym wschodzie niewykluczone opady. Temperatura znacznie się obniży, za to ciśnienie wzrośnie. Kolejny dzień zapowiada się słonecznie, choć tym, co ciągle żyją, przyda się jeszcze parasol. Przygoda. W 1981 roku zdaję egzaminy na najbardziej oblegany kierunek studiów psychologii. 3 oceny dobre, 4 z języka rosyjskiego na 3 na szynach. Mam pochodzenie inteligenckie i muszę rok przepracować w obozie pracy. Tam ciężko pracuję fizycznie. Na inauguracji roku akademickiego 1981-82 razem z kolegą jestem wybrany jako pedel rektora Solidarności profesora Augusta Chełpkowskiego. Dostaję halabardę i przez krótki czas jestem de facto ochroniarzem rektora Uniwersytetu Śląskiego. Uwaga, dzieje się wielka historia. Wkrótce wybucha stan wojenny i rektor jest internowany i zastąpiony przez rektora wyznaczonego przez PZPR. Po 10 latach profesor Achełkowski zostaje marszałkiem Senatu RP. Luftem dnia wczorajszego, hecony na burg furgocas. Wiatru sam od dawna żadnego, cima beśnik i czas. Wierch sam śluny ze dołem, rynszczok w borusiach gwiazd, flider, rozum czerwony, einfach przyzim ajor. Luftem dnia wczorajszego, do jutra niehersko ciś, kej przunio wiatru żadnego, wczoraj we żadle jest dziś. Kłęby iskier z komina lokomotywy oświetlają drogę torowiska. Szmer kół miarowym rytmem wzmaga narastające bicie serca. Za oknem zmieniające się kadry filmu, cięte słupami telegraficznymi, znaczą kolejne obrazy, które określają cel podróży. Nastrój chwili wiedzie zmysły w zadumę, a ciało w sen. Tylko konduktor zakłóca relaks duszy wołaniem: bilety do kontroli. Thank you.
czegoś do załatwienia? Raz, który lecę z Moskwy do Odessy i znowu psia krew odwołują los. Wynika to ze słów jej wysokości stewardesy, majestatycznej jak aeroflot. Kolejny komunikat zabrzmiał znów, że nad Murmańskiem wyszli nieboszczere. Przyjmuje Kijów, Kiszyniów i Lwów, a ja tam nie chcę, mnie tam po cholerę. Takim tempem to mi to zajmie pół godziny. Radzili mi pod inne leć adresy i nie licz, bracie, że się stanie cud. I odbiło komunikat był z Odessy, że mgłami na startowych pasach lód, a w Leningradzie pełno odwiesz już. No a na przykład w takim Tbilisi ląduje się wśród kul kwitnących róż, a ja tam nie chcę, mnie ten adres wisi. Już słyszę, do Rostowa odlatują, a ja tak pragnę być w Odessie mej. Ciągnie właśnie tam, gdzie od trzech dni nie przyjmują. Nie korci taki zakazany rejs. Ja muszę, gdzie zawała śnieżna fest, gdzie zaspa i ogólnie ciężki teren, gdzie indziej jasno i przytulnie jest, a ja tam nie chcę, mnie tam po cholerę. Stąd mnie nie wypuszczają, tam znowu nie wpuszczają. Przygnębia mnie mieszany uczuć splot. Uśmiechy stewardesy coraz mniej mnie pocieszają, majestatyczne jak aeroflot. Przyjmuję ziemi mej najdalszy kąt, gdzie ja polecę, jeszcze mi dopłacą. Przyjmuję was, tych czort, to nie port. I Paryż, a ja nie chcę, mnie tam na co. Serce, co powinno bić jak młot. Od rana rejs odkłada stewardessa Miss Odessa, majestatyczna jak aeroflot. A pasażerom nawet nie drgnie brew, pokornie na walizkach spać próbują. Dojadło mi to wszystko jak psia krew, mam tego dość i lecę, gdzie przyjmują. Dojadło mi to wszystko jak psia krew, mam tego dość i lecę, gdzie przyjmują.